Dzisiaj 6 września w Rokitnie spotykają się oazowicze, spotykają się również przedstawiciele kościoła domowego. Chcemy w dorocznej pielgrzymce podziękować za ten miniony czas, a nie był to łatwy, nie było w tym roku tych turnusów oazowych, rekolekcji, ale była inna formuła naszego dążenia do jedności z Chrystusem. Chcemy to też włączyć w nasze pielgrzymowanie, no i zawierzyć siebie. Po drugie, będzie to też promocja części służby liturgicznej do jeszcze lepszego wykonywania właśnie tej posługi przy ołtarzu, w czasie nabożeństw dla części młodych ludzi, więc chcemy temu również posłużyć i udzielić błogosławieństwa panom kościoła domowego na ten nadchodzący czas, również tej odwagi w realizacji także charyzmatu oazowego i tej misji, jaką ma kościół domowy w życiu kościoła dzisiaj diecezjalnego.